26 grudnia 1918 roku z okna hotelu Bazar Jan Paderewski wygłosił mowę do Polaków znajdujących się nadal pod niemieckim panowaniem. 27 grudnia 1918 roku Polacy rozpoczęli powstanie. Szybko zajęli Poznań oraz Wielkopolskę. 16 lutego 1919 roku w Trewirze Francja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone przedłużyły razem z Niemcami jednocześnie uznały Wielkopolską Armię Polską za siły sojusznicze. Był to powód poparcia dla starym Wielkopolan o niepodległość. Rozejm w Trewirze można uznać za sukces Polaków, czego zwieńczeniem było włączenie Wielkopolski do Polski na mocy traktatu wersalskiego podpisanego w czerwcu 1919 roku. Mimo ustalonej podczas rozejmu linii demarkacyjnej, granice były wielokrotnie naruszane. Dziś pomnik powstańców wielkopolskich przypomina nam o poświęceniu, męstwie i zwycięstwie wszystkich walczących dowódców i zwykłych żołnierzy.